Od dłuższego czasu nazwisko Tomasz Golob jest na giełdzie dakarowej, na polskiej giełdzie dakarowej. Kiedy możemy spodziewać się Ciebie na Dakarze? Tak naprawdę nie chciałbym mówić kiedy, dlatego że ja już od wielu lat mówię o tej jeździe w Dakarze. W 2001 roku już próbowałem jakby zacząć jazdę, wtedy była taka możliwość. Natomiast pozostałem w swojej dyscyplinie w żużlu i ten Dakar odjechał na jakiś czas. Ten mój pęd do Dakaru jest przemyślany, jest zrozumiały. Kiedy on nastąpi? Myślę, że wraz z czasem, który będzie mi towarzyszyć i gdy będę wyhamowywać się w karierze żużlowej, myślę, że powinien ten Dakar w tym momencie nadejść. Tutaj mówisz o tym czasie, o przemyśleniach. To ja zapytam tak bardziej bezpośrednio. Czy rok 2017, może 2018 w ogóle jest w grze? Wszystko jest w grze, ale tak jak powiedziałem podczas przemówienia, nie ode mnie to zależy, tak? Więc jeżeli by to od mnie zależało, pewnie już jutro bym jechał. Mieliśmy w ostatnich latach parę spektakularnych przejść gwiazd motosportu właśnie do Dakaru. Niektórzy, jak nie wiem, na przykład Sebastian Leby, kontynuują w autach, ale inni, no choćby już ci, którzy byli na Dakarze, Marek Dąbrowski, Jacek Czachor, nagle przesiadają się z motocykli do auta. Czy jeżeli byś pojechał, to by był bardziej motocykl, czy bardziej auto? Tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jestem z motoryzacji, więc jakby czy motocykl, czy samochód, raczej samochód, dlatego że na motocykl trzeba być przygotowanym fizycznie. Ja nie mam tak zbudowanych mięśni, chociażby nóg czy innych, żeby temu podołać. Zawodnicy, którzy przechodzą do Dakaru, próbują czerpać ze swojego źródła, z tego, z czego wychodzą. Jakie cechy żużlowe czujesz, że najbardziej pomogłyby Ci tutaj na Dakarze, dałby Ci jakąś przewagę? Z tym chyba bym nie miał kłopotu ogólnie mówiąc, dlatego że gdy zaczynałem jeździć na żużlu i na motocyklach, na krosie, wyścigach, powiedziałem, że chciałem być mistrzem świata. Ci, którzy mi dobrze życzyli, cierpliwie czekali. Ci, którzy szukali takiego niepowodzenia, w każdym roku i każdego razu pytali się, no kiedy, panie Tomaszu. Więc dzisiaj mogę odpowiedzieć, że to się stało po plus minus 30 latach jeżdżenia od dziecka i to, co było zaplanowane, zostało zrealizowane, więc jakby czy na ile bym miał wytrwałości w Dakarze, myślę, że to byłaby porównywalna sytuacja. Jednym słowem, jeżeli Tomasz Golob przejdzie do Dakaru, sukcesy będą tylko kwestia czasu. No, zobaczymy, ale tak jak powiedziałem, Dakar to jest pokora, ciężka praca, nauka i tutaj nic nie uda się z przypadku.